wicher w nocy mocno szarpnął pierwszy raz. Gdy otwierał dla mnie nowy wielki świat, pomyślałaś wtedy, serce ciche jest. Dotyk twój sprawił, że zabiło we mnie mocniej też. Zabraknie kwiatów, róż i bzu, nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram, gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Zabraknie kwiatów, róż i bzu, nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram, gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Zawsze będę widział twoją smutną twarz, gdy ruszyłem dalej, gdy mnie wołał świat. Powiedziałaś wtedy, szukaj swoich dróg. Mądrość twa sprawia, że ja płynę dzisiaj tam, gdzie chcę. Zabraknie kwiatów, róż i bzu, nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram, gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Zabraknie kwiatów, róż i bzu, nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram, gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Dzisiaj już nie pytam, dzisiaj już to wiem, że ty jesteś, mamo, zawsze blisko mnie. Pokochałaś wtedy, gdy zaszumiał wiatr. Miłość twa sprawia, że dla ciebie zawsze śpiewać chcę. Zabraknie kwiatów, róż i bzu, nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram, gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Zabraknie kwiatów, róż i bzu, nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram, gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Mam nadzieję, żeście już zapamiętali nowe numery bramki SMS-owej, a jak nie, to teraz przypomnę, jak to wszystko wygląda. Ten numer zmienił się na 7168, tak, 7168, a potem już wszystko zgodnie z naszą tradycją, czyli w treści wpisujecie prefiks LSS stop i kod teledysku. Kody teledysków się nie zmieniły, znajdziecie je na przykład na naszym YouTube'owym kanale. Nas niesie tam, gdzie chce, z naszych serc bierze. I tylko miłość liczy się. Dziś mamy już tylko siebie, od zaraz bez końca i jeszcze raz. Szalony czas. Słońce i w siebie zapatrzeni, znów witamy świt. Nowy dzień daje mi
się świat. Tak samitne słońce wkrada się, niech zatrzyma się czas. A każda chwila jest jak sen. Dziś mamy już tylko siebie, od zaraz bez końca i jeszcze raz. Szalony czas, słońce i ty, nocą my, tak bosko w siebie zapatrzeni, znów witamy świt. Nowy dzień daje mi ciebie w podarunku, mój nowy dzień. Słońce i ty. W Wielkopolsce my już byli, byliśmy też już w Ciechocinku, tam my sprawdzili, jak wyglądają wakacje i jakie newsy donosł mu Paweł Sobota and Witamina. A co poza granicami naszego państwa zaniósł mu donos Peter Feszter? Specjalnie do Włos, prosto z Auerlandu. Proszę bardzo, panie Piotrze. Witam serdecznie, Piotr Feszter, kłaniam się niziutko. Kochani, Auerland, lato 2020. W tym regionie mieszkam i ten region chciałbym Państwu zaprezentować. Proszę Państwa, dzisiaj znajdujemy się na terenie lotniska sportowego. Startują tu i lądują samoloty do 2000 kg, czyli małe sportowe samolociki albo szybowce. I dla tych, którzy z Państwa posiadają uprawnienia, mogą sobie taki samolot wynająć, a dla tych, którzy nie mają pojęcia, tak jak ja, możecie oczywiście kupić sobie bilecik i od 10 minut do godziny polatać nad Auerlandem, podziwiać jego piękne okolice. Przyznam, kochani, że to nic dla mnie. Ja wolę podziwiać Auerland z okna mojego samochodu, ale wy przyjeżdżajcie, latajcie bez końca. Zapraszam do Auerlandu, zapraszam, przyjeżdżajcie do nas. Pozdrawiam serdecznie, Piotr Feszter. A my już teraz prosto z Auerlandu przenosimy się na Śląsk, a tutaj notowanie radiowej listy szlagierowo LSS przedstawio Marcin Janota. Witam bardzo gorąco wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów i pozdrawiam. A oto podsumowanie 90. notowania Listy Śląskich Szlagierów na antenie Radia Fest. Na miejscu 10. w tym tygodniu Frela Blue, Nimom co Łoblec. Na miejscu 9. Paweł Slugsteiner, Na Dojczysty Brzeg. Na miejscu 8. bez zmian Damian Cholecki, Nasz Świat, Nasz Dom. Miejsce 7. to ponownie tutaj Blue Party, Zabujany w Tobie. A na miejscu 6. Paweł Slugsteiner z utworem Wrócisz, Wrócisz. Miejsce 5. to Arkadia Band, Zaś Będzie Weekend. Na miejscu 4. znajduje się Magda, Miłość Najpiękniejsza. Na miejscu 3. Jacek Silski, Przytul Mnie. Na miejscu 2. Adam Herz, Klaskowiaczek. I miejsce 1. po raz kolejny bez zmian, Zbyszek Lemański, Nawet We Śnie O Tobie Marzę. Tak wygląda 90. notowanie Listy Śląskich Szlagierów na antenie Radia Fest. Bardzo gorąco pozdrawiam i życzę wszystkim udanego niedzielnego wieczoru. To było szlagierowe notowanie prosto ze Śląska, czyli Radio Fest było razem z nami.
W 2010 roku zaczyna się historia artystyczna tego najszczęśliwszego na szlagierowym rynku muzycznym zespołu. Wydali 5 płyt i powiedzieli stop. Dokładnie tak. Bo teraz czas i pora na nowe. I przyszło nowe. Nowy zespół Happy Folk. Witam gorąco, witam serdecznie. Witamy. Cześć wszystkim. Przywitali się, no i tu już wiadomo, z mojej prawej, państwa lewej, jak to te telewizorami kręcemy. Filar i Ostoja, proszę bardzo. Jestem Filar, no. Ostoja. Podzieleni dobrze. Katarzyna i Krzysztof Szymurowie, witam was gorąco i serdecznie. Ta część jest wszystkim znana, ale ta część może być trochę mniej znana, więc ją też przedstawimy. To oczywiście Magdalena Nieszporek. Witam was bardzo serdecznie. No i synek, który takie, ma takie doświadczenie troszkę jednak happy folkowe, jakby na to nie wejrzeć, Michał Gajda, witamy. Pięknie witam. No i tak to się prezentuje te nowe. Ponoć nowe, bo nowe kecki, a tak naprawdę to już za chwilę się dowiemy, czemu nowe, jak to zrozumieć? Filar? Ostoja, tłumacz. Zacznij ty, ja będę kontynuować. Ja powiem tak, w tych naszych ciężkich czasach, co teraz mamy, rynek muzyczny, a przede wszystkim życie nie lubi stateczności. My też postanowili coś zmienić w tym naszym życiu muzycznym. No i zaprosiliśmy do współpracy Magda, Michał, wiadomo, Michał już z nami parę lat grywo, ale postanowiliśmy zmienić to, żeby troszeczkę zmienić ta nasza muzyka i nas samych. To znaczy tak, zostawiamy wszyscy jednomyślni i dali, my są po prostu tym zespołem takim śląskim i tu się to nic nie zmieniło, ale skład się troszeczkę zmienił, jak widać. No słuchajcie, jakby wam to powiedzieć, no na lepsze, nie? Po menu hopu więcej kobiet, mi się to zdecydowanie podoba, nie? No, ja to też wiedziałam, że to tak wiecie, że to z kuli ciebie zrobiło. Nie, bo to wiesz, ja ci powiem, no... No fajny ten zespół, fajna muzyka, wszystko fajnie, nie? Ale coś się nie zgadzało. Ale coś się nie zgadzało, nie? No widzisz. Parytety. No właśnie, parytety. To jest bardzo modne słowo, tu parytetu nie było teraz. Wszystko występuje tak, jak powinno i to bardzo dobrze. Sami państwo już niedługo będziecie się też mogli zresztą przekonać o tym, co to znaczy te nowe. To właśnie zespół Happy Folk dzisiaj mnie odwiedził, moi roztomili, i to właśnie nowy zespół Happy Folk. Możemy pokontynuować ten wątek tej nowości, no bo po części nowy skład to już my wytłumaczyli. Powiedzieliście, ale zarazem, że i tak zostaniecie tym starym śląskim zespołem. No to muzycznie się coś jednak zmieni, czy się nie zmieni? No brzmienie przede wszystkim, nie? Ale na to jeszcze musicie troszeczkę poczekać. Troszeczkę, nie? Troszeczkę. To wiem, bo o tym też będziemy dzisiaj wspominać, o premierze teledysku, Gero, już niedługo, ale to, bo jak to jest, Krzysiu, ty tam, że jest odpowiedzialny za te wszystkie tam aranżacje? Nie do końca, natomiast pomysły muzyczne to przemycą do tych naszych nowych utworów, które teraz staramy się jakby w nowym składzie tworzyć. Mamy już kilka. Za niedługo tniemy poznacie, a na resztę trzeba troszeczkę poczekać. No. Ale staramy się razem z Michałem, razem z Magdą tak współpracować, żeby te nasze nowe utworki właśnie inaczej, może, nie wiem, lepiej zabrzmiały. Co to znaczy inaczej, lepiej? To będzie bardziej takie już brzmienie w stronę tej nowoczesności? Wiesz co, próbujemy tak troszeczkę tam tego dawać, nie za dużo, bo... Wiesz, jak jest wszystkiego za dużo na jeden czas, to też jest niedobrze, nie? Że jest nowy skład, jakieś tam zmiany i jeszcze to by musiało być takie karygodalne, po prostu zmiana brzmienia, no to by coś nie pasowało. U nas przede wszystkim zmiana zajdzie w śpiewaniu, czyli w wokalach. Wszystkie piosenki nagrywamy teraz jako 4 wokaliści. Także to jest to inne brzmienie, które zaproponujemy właśnie słuchaczom. Tu chcemy pokazać właśnie ta moc. Ta moc. Mam tę moc. Tak śpiewa zawsze mój sąsiad, jak wraca po wypłacie do domu. Trwa to i na jeden dzień, potem się kończy ta moja moc. Słuchaj, nie, u was będzie dłużej trwa, ja wiem. To była taka kraina lodu, a tutaj nie. A nie, tu nie ma żadnego lodu, widza, tu nie. Dobrze, ale to teraz ta nowa część tego zespołu. Słuchajcie, Michał też miał już przyjemność współpracować z nimi. Dokładnie. Jak ci się z nimi robi w ogóle? Kapitalnie, co widać na załączonym obrazku. Rozumiem, płacą ci, to musiałeś tak odpowiedzieć. Co mi opowiedzieć. No a teraz poważnie się pytam. Krzysiu mnie przeszkolił przed tym, co mam gadać, także i tak nie zmienia zdania. Aha, nie, no to dobrze. Magda, a ty co powiesz na ten temat? Ja staram się zauważyć wszystkie uśmiechy. Mam nadzieję, że nowy skład się wam spodoba, tak jak nasze piosenki. I że będziecie nas tak pozytywnie odbierać, jak wyglądamy.
No, pozytywizmu to wam na pewno też nie brakuje. Za chwilę wezmę na spytki i jednych, i drugich, no i zobaczymy, co ta nowość jednak oznacza. Skoro nowość, to też pewnie jakiś harmonogram zadań, to jak to będzie wyglądało? Promocja, nowe nagrania, teledyski, płyta? Jakoś już to poukładane jest? Rozumiem pytanie do mnie, no, cały czas. No, zacznij! Dobra, to jak już padło, to może coś powiem na ten temat. No, na teraz zajmujemy się nagrywaniem nowych piosenek. Te piosenki już niedługo usłyszycie w radiach i też nowy teledysk, który, że tak powiem, nie będzie promował jakiejś tam płyty, bo na razie nie mamy w zamyśle wydawania nowej płyty. Chcemy zrobić po prostu taki fajny, dobry, pozytywny materiał muzyczny. A później jak się zbierę ten fajny materiał muzyczny, jak go pokochacie i polubicie te nasze piosenki, no to wtedy nazbieramy te fajne piosenki i wydamy ta płyta. No, ale tak jest zamysł. Tak jest zamysł, ale rozumiem, że to nie jest tak, że macie no jeden utwór i z tym utworem chcecie ta nowość pokazywać. Po prostu macie już tego więcej przygotowane, ale stwierdziliście, że jeszcze to nie jest czas na płyta. No właśnie, dokładnie tak jak Kodosz. Czy też mi normalnie w myślach. Jak ty to zrozumiesz, to wszyscy to też zrozumie. Nie, ja to państwu po prostu przełożył tak troszkę, bo... To był komplement, oczywiście. Ale dziękuję ci bardzo. Magda, powiedz mi, a jak to się stało, żeś trafiła do tego zespołu, nie? Jeruna, Kaj, oni mnie znaleźli. No właśnie, Kaj, oni cię znudli, nie? Na tej samej wsi praktycznie. No, fajnie. Jak żeś zaśpiewała, to już musieli mnie usłyszeć, nie? No i powiedzieli, że przytulają mnie do siebie i zostaję. Ale to cię słyszeli, nie wiem, przy kompaniu, jakże śpiewała. Jeruna, aż tak głośno nie śpiewa. Aha, nie. Nie, to dobrze. No ale słuchajcie, powiedzcie mi w ogóle skąd taką odważną, bo to jest odważna decyzja w dzisiejszych czasach, bo to jest taką decyzja i taka zmiana o 180 stopni troszkę, nie? Jednak. Aż tyle nie mum. Tyle mnie nie trzeba obchodzić. No wiesz, nie wiem. Nie próbował po prostu, jeszcze nie próbował. Jeszcze. Dobrze, no ale słuchajcie, zdecydowaliście się jako liderzy na ta zmiana, stawiacie na ta zmiana, ale i z jednej strony stawiacie na nowość, a tu taki temat sprawdzony Michała, nie? Tak, Michał zgodził się pozostać w zespole, dlatego że on jak wszedł do naszego zespołu, to wprowadził niesamowitą atmosferę i ta muzyczną. Słuchajcie, to jest tak zabawny człowiek, pozytywny, uśmiechnięty zawsze. No proszę. Szczęka boli. Także no tutaj, no Michała i wspiera nas tutaj, nie mogło zabraknąć, tych produkcjach, oczywiście, wspiera nas w tych produkcjach i sam próbuje coś tworzyć, także ale nie mogliśmy z niego zrezygnować. Mhm. Ważne rady nam tutaj daje, więc tak. Michał, a tak jakby ktoś jeszcze nie miał pojęcia o tym, czy ty obsługujesz jakiś tam instrument muzyczny? Tak, obsługuję. To jest instrument klawiszowy. Klawiszowy. Nie tylko, zdarzyło się też, że miałem przyjemność zagrać na oboju. I na nerwach. A to jak każdy chłop, to nie jest jakiś znak szczególny Michała, powiem ci szczerze, ale się kiedyś o tym jeszcze przekonasz na pewno. Dobrze, Michał, ale to, bo tutaj Krzysiu wspominał o tym, że starasz się też tworzyć, to... Tak, zdarzyło mi się napisać parę dźwięków, z racji tego, że mam do czynienia z muzyką od... Niegodyj. Albo i dłużej. Nie powiem, ale zaczęło 18 się... plus. Ale zaczęło się z muzyką, jakże jeszcze nie umiał do porządku chodzić. No. Aha. No to dobrze, słuchajcie, to całkiem niezły skład, żeście se nazbierali. Teraz ino czekacie na te teledyski, teraz oczywiście czekacie na ten moment, kiedy się pojawi ten nowy w pełnym wydaniu. Happy Folk, czyli szczęśliwi, bardzo szczęśliwi. To nie ino z nazwy, zresztą sami widzicie i sami się dzisiaj o tym możecie przekonać, jak szczęśliwy zespół odwiedził nasze studio. Pandemia, to taki pandemiczny czas i to takie określenie, które bardzo często też się pojawią. Powiedzcie mi, czy to jest w ogóle korzystny czas dla zespołów, czy raczej nie bardzo, że jednak to jest taki czas, który no nie przynosi nic takiego, no uwoz przyniósł nowego, ale nic takiego bardziej pozytywnego. Znaczy takie depresyjne to może być, nie? No. Ale to zespoł... happy, nie? No, można powiedzieć, że ten czas my wykorzystali na tworzenie czegoś nowego, natomiast nas zatrzymało to, że nie możemy tutaj wyjść do ludzi, pograć na koncertach, spotkać się z ludźmi na tych imprezach. W końcu nie robimy tego po to, żeby tylko piosenki leciały w radiu czy w telewizji, czy w internecie, ale po to, żeby się spotkać z ludźmi i im te piosenki po prostu zaśpiewać. No i to się zatrzymało i teraz troszkę smuci. Myślę, że ten czas jak najszybciej minie, żeby jak najszybciej się spotkać na koncertach, na biesiadach i pośpiewać wam te i starsze, i nowe piosenki. Myślę. Ale już i tak się cieszymy, bo no, możemy tutaj stać przed kamerą i możemy do was się znowu odzywać.
a za chwilę będziemy mogli zaśpiewać, także na pewno będzie fajnie. W tym trudnym pandemicznym czasie dołącza dwójka nowych członków zespołu, ale jak u was ta pandemia, jak ten okres u was przebiegł? Pracowicie, jak widać, mam nadzieję, że też pokolorujemy tymi piosenkami wasz ten gorszy troszeczkę świat, wygonimy te paskudy stąd i dokładnie, i będziemy wszyscy szczęśliwi i mamy nadzieję, że będziecie z nami razem śpiewać już niebawem. A Michał tam klawiszowo działo ostro? Tak. Dezyfikuje. Każdy z nas jeszcze gdzieś tam pracuje, ma jakieś inne zajęcia, ale mimo wszystko taką dewizą każdego artysty jest to, żeby jednak stanąć na scenie i zagrać. A więc no negatywnie, pandemia negatywnie. Pandemia negatywnie. No mam nadzieję, że przynajmniej pozytywnie ten czas możecie spędzić razem z nami. Poleku, żegnać się będę dzisiaj z moimi gośćmi, ale zanim to zrobię, to jeszcze seria ostatnich pytań. Bo na dzisiejsze wydanie listy szlagierowo LSS jednak nie zdążyliście z premierą nowego teledysku do szlagieru Tylko z Tobą, ale coś, że słyszę, że za tydzień już ta premiera ma mieć miejsce i teledysk ma się pojawić. Na to liczymy i myślę, że go za tydzień już na pewno zobaczycie. Kolejny szlagier o miłości. Do Krzysiu rozumia, że ty śpiewasz Tylko z Tobą wiruje cały świat, patrząc prosto w oczy swojej żonie, nie? No powiem, zależy, które oczy. No powiem tak, ten tekst już powstał jakiś czas temu. Rozumiacie. No i on tak leżył i czekał na swoją realizację. Aż żona się znajdzie. Aż żona, no właśnie, aż dojrzeje to po prostu tej doskonałej miłości. Ale czekał, jak aż ich spojrzę w te oczy, nie? No, czarne oczy. Dobrze, w jakim klimacie, otoczeniu i jak wygląda w ogóle ten teledysk? Jakbyście już teraz mogli taki popularne słowo wśród młodzieży zrobić, taki teaser, czyli taką troszkę zapowiedź tego wszystkiego. Tak trochę zdradzić szczegółów. Będzie taki bardzo bliski naturze. Ale będzie co? To, bikini? A, ty zaraz o tych oczach. Bo bliski naturze. No bliski czyli naturze, co, pole? Na przykład. Aha. Nie będzie z tym mówić, jak o tym myślisz. Nie. I no to jedna... Wszystko będzie w ukryciu. Nie, no domyślne. Ja rozumiem. No fantazji. I no jedna artystka na śląskiej scenie była tak odważna, żeby zaprosić nas do swojego łóżka. Janina Libera w teledysku Kili Kili. Tak. Ona się dała pokilać, widzisz. Ona no się... i co? No. I co? No. Nie zmusisz mnie jeszcze. Nie, ale ja cię nie. Zależy, kto co lubi. My się tam zmuszać nie musimy. Dobrze, ale to co? To natura, łąki, lasy, pola? No, ma być zielono, ma być tak przytulnie. No ale przede wszystkim, tak jak wspomniał teledysk z miłości, to chcę pokazać trochę tej miłości między dwojgiem ludzi. Jak ale to powinno tak... wyglądać? I to tylko nie nas, bo to... Może... Właśnie, jak to powinno wyglądać? Nie, jak to wygląda. Jak to wygląda? Okej, no to dobrze. Słuchajcie, dowoz Magda, Michał, to są nowe doświadczenia na planie teledysku? Czy mieli już trochę styczności z tym jednak? Trochę tego było, no ale nigdy za wiele, nie? Więc... Będziemy gnać do przodu i to nagrywać coraz więcej. Michał? Do mnie to nie ma nowość, bo już miałem okazję zrealizować kilka teledysków, także wiem, o co chodzi. Dobrze, słuchajcie, to ja trzymam za was kciuki. Trzymam kciuki za te nowe, które idzie, bo to ważne, że idzie nowe i to jest fajne, że nowe przyszło. No i fajnie, że to się wszystko nie zatrzymało, pomimo tego, w jak trudnym czasie teraz musimy się wszyscy odnaleźć. Moim państwa gościem, proszę bardzo, nowy Happy Folk. A już teraz szlagierowo-koncertowo i to oczywiście z humorem. A w kolejnej naszej humorystycznej odsłonie pojawił się Krystyna Dubik, czyli Duo Fenix, dwa Feniki. I taki temat troszkę wakacyjny, moi Rostomili, bo jak wakacje, to oczywiście też miłość. A jak miłość, to tamte gruchające różne gołąbeczki, całujące się i te dżdżowniczki, takie różne. A o czym dokładnie Krysia będzie gadała? Będzie miała takie przesłanie do starszych panów, co słyszą podczas uprawiania seksu. A co tak richty chcieliby usłyszeć? Aż boja się, co powie Krysia. Muszę wam coś powiedzieć. Oni to najwyżej wytną, ale muszę wam powiedzieć, jak my zajechali, Waldi mi się do czegoś przyznał. Powiedział mi tak, on miał problem, on miał poważny problem. Padł mi, wiesz co, ja nie wiem, co się dzieje, ale jak się kocham z moją żoną, to słysza w uszach szumy. I padł, Waldi, wiele ty mąż lat. Powiedz im, wiele mąż lat. No wiele mąż lat. Dużo. Dużo. No, i padł, i co? W tym wieku to co byś ty chciał słyszeć? Łoklaski!